przed Państwem znawca kobiet i życia, wielki szu, pan Jan Nowicki. Dobry wieczór. Bardzo uważałem na schodach, dlatego że przypomniało mi się, jak przyjechał tutaj ten, który grał kiedyś Bonda, Roger Moore chyba, i tak szedł, Kasia Dobór go poprosiła, to było w Warszawie. I on tak przyczesany, taki to jest tam uzupełniony, miał włosy i tak wszedł raźnym krokiem męskim i jak się nie wypieprzy na schodach, słuchajcie, i taki dziadek z niego się zrobił od razu. Kochani, drodzy, mili, nie bajeruję, naprawdę kochani, drodzy i mili, wszystkim jesteście w mądrej szkole, i która przygotowuje was do jakiegoś życia, bo te wszystkie licea, gimnazja to jest funda kłaków niewarte w ogóle. Natomiast wy będziecie mieć jakiś zawód w ręku. Poza tym, ile tu było ślicznych dziewcząt w czasie tego pokazu, zauważyłeś? No. Wyobraźcie sobie, że ja też byłem w szkole, w TPP Cóż. Wiecie, co to jest TPP Cóż? Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. Coś takiego było we Włocławku na ulicy Sępoworskiej 12. Wyniosłem z tego i do dziś pamiętam definicję, co to jest frez. Otóż jest to narzędzie wieloostrzałe działające na zasadzie klina. To jest jedyna rzecz, którą zapamiętamy. Chciałbym... Trudno się z wami rozmawia, dlatego że wy w zasadzie takiego gościa, jak ja, to traktujecie jako zwłoki już. Ale chciałbym trochę się wybronić, chociażby tym, że marzenia i plany, one nigdy nie mają końca i to zupełnie nie ma znaczenia, ile się ma lat. Ja nawet nie mówię o tym, że duszę, jak się ma młodą. Ja nienawidzę starych, którzy mówią, że się dobrze czują na przykład, że się czują na mniej lat niż mają. Każdy ma tyle lat, ile ma i każdy wiek jest bardzo, bardzo dobry. Chciałbym poruszyć temat, jeżeli to was w ogóle zainteresuje. Co to jest w ogóle artysta? Artysta to nie jest ten facet, co stoi przed kamerą tylko. To nie jest artysta, ten artysta, który gra na skrzypcach, śpiewa. Artysta to jest ten człowiek, który artystycznie i odpowiedzialnie przeżywa swoje życie. Więc można być artystą robiącym buty, szyjącym koszulę, a można być szmirusem na przykład na scenie Teatru Narodowego albo grając w serialach polskich. To są jakieś nieszczęścia, jeżeli chodzi o mój zawód. Coś wam powiem. Cały czas marzy mi się kamizelka, ale nie takie byle co jak to, tylko kamizelka z kieszeniami. Jest w środku, na zewnątrz, z różnych materiałów, nie do dostania. Marzy mi się bluza, ale nie tylko jak są jeansowe takie, tylko z lżejszego materiału. Na lato inna, na jesień inna, na zimę inna. Chciałbym mieć takich 5. No spróbujcie to kupić, coś takiego. Nie ma. Poza tym wydaje mi się, że skorzystajcie z tego, że to społeczeństwo się starzeje, że jesteśmy coraz starsi. I tu, a propos agresywnego podejścia do fachu, tu się pojawiają szanse, dlatego że
Starzy, póki się położą na katafalk i są ubrani w sposób ostateczny, jeszcze wcześniej przebierają się w różne rzeczy. I mają, mało tego, mają pieniądze. I spróbuj coś kupić. Byłem w Zara się nazywa, takie hiszpańskie nieszczęście. I tak, no, miałem pieniądze, nie wiem, może coś sobie kupię. Ale byłem ze marynarkę i przynosi mi, o, mówi facet, przytyliśmy, panie aktorze, no wyraźny gej, no niech sobie będzie. No niech sobie będzie. A ja, i daje mi marynarkę na jakiegoś gruźlika, czy coś takiego. Przytyliśmy, ja mówię, proszę pana, jeżeli w ogóle do pana można mówić pan, co pan uważa, że ja do pańskiej cholernej marynarki będę chudł? Pan ma mi uszyć, bo ja mam pieniądze i projekt ma być taki, mało tego, żeby było widać, że nie jestem gruby. Marynarka ma być taka, że unoszę rękę do góry i nie ciągnie mi się pod brodę, prawda? Ale żeby to zrobić, to trzeba być artystą w swoim fachu. Na ulicy Sławkowskiej był Rotę, który robił świece. Do tej pory mam jedną ze świecę od niego, która jest dziełem sztuki. Na tej samej ulicy był pan Kurpie, szewc, u którego buty szył sobie de Gaulle. Znałem takie cukierki robili, jakieś pomadki, czekoladki takie. Wysyłali to do Francji, bo to byli artyści. Artyści, kurzydło od kapeluszy, był artystą. Jak ja poszedłem do niego, specjalnie mi z Ameryki przysłali kapelusz Indiana Jones, taki, żeby się nie pognił w jakimś groszku czy w czymś. No i był trochę za mały i poszedłem, żeby mi to rozciągnął, prawda? A on tak, oni tak to robią. Mówi, taki poważny aktor i takie badziewie nosi, przepraszam pana. I otworzył mi szafę, gdzie były kapelusze dzieła sztuki. Na przykład moher. Zobaczcie, że jak on to gówno zrobiło karierę. Jak on zrobiło karierę. A dlaczego te starsze panie, nie żeby jakieś siup z dziół wymyślać. Zobaczcie, jak one ponure rzeczy mają na głowie. Nie chodzi o to, żeby miały różowe w sercu. Nie, ale wymyśleć coś, co z godnością może nosić stara kobieta, która także bywa piękna. Dlaczego ona bez przerwy musi nosić te nocniki, które ona mają na głowie? I te mohery. Jednakże ten, który wymyślił moher, powinien dostać Oscara. Więc wy powinniście dążyć do tego, żeby wymyśleć coś, co niby jest, a nie ma. Bluza, kamizelka, gdzież ona jest? Ja natychmiast kupię 10. Nie ma. I to wszystko jest przed wami. Pozwoliłem sobie, siedząc u góry, teraz muszę to wszystko odszczekać, no. Pozwoliłem sobie powiedzieć parę gorzkich słów na temat młodzieży. Wszystko odszczekuję. To, co widziałem, wasze dokonania, w ogóle profil tej szkoły, zachowanie dyrektora, to tu jest okej. Wy jesteście w pięknym i wspaniałym miejscu. Mało tego, przecież każdy coś tam dziabie po angielsku, przecież możecie pracować w całej Europie. Na cholerę komuś jaki w Ameryce polski aktor. Przecież to nic nie ma. Tam udają, że coś grałem, jakiś jedyny polski aktor tam, aktorka, to była Pola Negri. To była kariera. A nie tam figura ma 2 dni zdjęciowe i albo statystuje ten łysy Pieczyński. Ja mówię, że otarł się o Amerykę. Skąd? Natomiast polski krawiec, polski cukiernik, polski hydraulik, szewc ma tam możliwość zrealizowania się, dlatego że ci na zachodzie to mili ludzie, ale tempaki. Ich tak łatwo przeskoczyć, jeżeli tylko Polak ma dynamikę i talent, i ten.
Także w ogóle przed wami jeszcze jest cały świat. Cały świat. Ale powiem wam, że przede mną też. Brzydzę się już trochę moim zawodem, dlatego że mój zawód jest w takim impasie. Nastąpiła mroczna epoka mroczków. No i co my mamy biedni robić? Ten Trela, ten Maj, ten Frycz, Globisz, no, Kowalski. Co my mamy grać? No co będziemy grać, jako będę grał jakiegoś wuja, jakiegoś dyrektora? Wolę nie grać, wolę napisać książkę. Ta książka Mężczyzna i One wcale nie zaświadcza o tym, że ja się znam na kobietach. Nie ma człowieka, który się zna na kobietach, który przeniknie kobietę. To jest w ogóle niemożliwe. Stąd ich nieprawdopodobna tajemnica i uroda. Także okrucieństwo, dlatego że to tylko kobieta ma związek z czymś tak boskim, jak przyjście na świat człowieka. Mężczyzna w gruncie rzeczy to pewnie, że wykształcone, miłe, ale nasienie. Natomiast kobieta to jest cud absolutny i dobrze jest o niej myśleć i dobrze jej o niej opowiadać, nie że się ją zna, tylko chciałoby się ją poznać. Wymyślałem sobie listy kobiet do mnie z problemami i odpowiadałem na te listy. Teksty są krótkie, bo dzisiejszy czytelnik jest niecierpliwy. Kto dziś przeczyta Annę Kareninę? No, nie umrze, nie da rady. A to przeczytają duże litery. Aktor, który ma opinię, satyra z Krakowa. Tytuł Mężczyzna i One, myślę sobie, o, Nowicki będzie o swoich babach opowiadał. Nie ma jednego słowa o moich kobietach, dlatego że kochałem je bardzo i kocham, ale wcale nie uważam, że akurat one są najwspanialsze. Są jeszcze inne. Pani, która obok mnie siedzi, przegnąłem jej w pewnym momencie, ale to jest sentyment, który człowiek chyba związany ze starością. Ja mam wrażenie, że tak pięknych kobiet jak one, to nie ma teraz. No, no gdzież jest taka, no pokażcie mi taką, jakby młoda Beata Tyszkiewicz. Przecież to był, jeżeli chodzi o twarz zwłaszcza, to był absolutny cud. To już twarz, która się mogła podobać na całym świecie. A teraz która tam jest? Kożuchowska, ale to już starawa. Zatem one są cały czas wytapetowane. To one ciągle mają to właśnie makijaże. To wy się przygotowujecie do tego, żeby cofać ludziom czas, prawda? Napisałem nową książkę. Bo powoli coraz mniej zaczynam się znać na to chociażby na kobietach, na zawodzie, a coraz lepiej zaczynam się obracać w kręgu starości, która jest nieprawdopodobnie fascynująca. Chyba że ktoś spierdzielał, to wśród młodych też są kretyni, starzy są kretyni, zwłaszcza ci, którym się wydaje, że wszystko wiedzą, prawda, że są autorytetami. Ale moi bohaterowie, którzy spotykają się w przedziale pierwszej klasy, ale tanich linii kolejowych, którzy jadą do Ciechocinka, siedzą tam 3 tygodnie czy miesiąc, przeżywają przeróżne przygody i do domu już nie wracają, tylko idą w stronę horyzontu. Sprzedają jakieś srebrne widelce po babci, jakieś kosaki, jakieś mieszkania i pchają wózek z supermarketu, stary rower i idą w stronę horyzontu. Najchętniej do domu, który można dostać darmo, bo w nim podobno straszy. Jest coś fantastycznego w wymyślaniu książki, przedmiotu. W ogóle jest coś fantastycznego z wyobraźni. I to się wiąże ze wszystkim. Z pisaniem, z rzemiosłem, śpiewaniem, ta nadzieja, że wymyślę coś nowego,
I tyle. Co mam jeszcze? Co się chcecie wiedzieć? Chyba wszystko powiedziałem. Lubię was. Uniek, 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 uniek.